Klaudia Szóstek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie przymrozki w północno-wschodniej części naszego kraju. Tutaj temperatury spadną do minus 1 stopnia w Białymstoku. W pozostałych regionach 1 stopień powyżej zera w Olsztynie, 2 stopnie w Katowicach, do 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowane zachmurzenie pojawi się głównie w północno-zachodniej i zachodniej części naszego kraju. Więcej przyjaśnień, więcej bezchmurnego nieba w centrum i na wschodnich krańcach. W całym kraju bez opadów. Aura będzie dosyć pogodna. 1024 hektopaskale, tyle wyniesie ciśnienie. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Piątek przyniesie deszczową i pochmurną aurę głównie na Wyspach Brytyjskich, a także na Półwyspie Iberyjskim, w Paryżu, Bernie, Berlinie czy też w Pradze. W Skandynawii więcej słońca i więcej przejaśnień, podobnie w Atenach, Sofii i w Bukareszcie. Termometry wskażą od 5 do 10 stopni w Skandynawii, 18 w Londynie, do 25 stopni w Rzymie. Przejdźmy do prognozy pogody dla naszego kraju. W piątek niewielkie opady pojawią się tylko na Pomorzu. W całej Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatury wyniosą od 10 stopni w Białymstoku, 13-14 stopni w centrum, do 15 stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie porywisty, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km na godzinę i powieje w kierunku północy. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Sobota z przewagą opadów i przejaśnieniami na Podkarpaciu. Temperatury w granicach 11 do 18 stopni. W niedzielę opady utrzymają się tylko na północnym wschodzie, w pozostałych regionach dosyć pochmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie do 19 stopni na południu. W poniedziałek opady przeniosą się nad centralną i północną część naszego kraju. Temperatury będą dosyć wysokie, od 17 do 20 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.